Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnych tych newsów. Mamy co prawda czwartek, nie środę, ale okej, drobne opóźnienie. Natomiast pierwszy temat jest moim zdaniem bardzo, bardzo interesujący. Nie jest oficjalny tak w 100%, natomiast jest głównie skierowany też do osób, które mają Apple i są w plusie, czyli tak jak ja. I może dla osób, które są właśnie w Orange, T-Mobile czy Playu będzie to trochę śmieszne, ale też zobaczycie jakie bardzo to było przerażające. Natomiast jak dobrze wiemy, Plus był do tej pory, czy gdzieś tam półoficjalnie nadal jest jedyną firmą, powiedzmy z polskich tych dużych operatorów, która nie współpracuje z Apple. W sensie na stronie Apple nie jest wyszczególniona jako firma ta, która jest certyfikowana, że ma te wszystkie usługi i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że oczywiście większość rzeczy działało, w sensie LTE działało i można było FaceTime'a prowadzić i wysyłać i odbierać MMS-y z drobnymi problemami. Jedyną taką rzeczą, do której rzeczywiście nie mieliśmy dostępu, to było 5G. I to się zmieniło. Przy ostatnich aktualizacjach iPhone'ów pojawiło się u wielu osób informacja, że są zaktualizowane ustawienia sieci. Ja akurat tej informacji nie miałem, natomiast w ustawieniach samego urządzenia zauważyłem dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwszy raz pojawiła się informacja o tym, że możemy się przełączyć z LTE na 5G, czyli włączyć albo ten tryb auto, albo on, czyli w zależności od zużycia energii. Coś, czego nie było. Ja na tych dwóch kartach, tych takich moich głównych, nie miałem 5G, no bo nie potrzebowałem. Miałem też dodatkową kartę z 5G do testów. Natomiast jeżeli chodzi o mój główny numer, no biorąc pod uwagę, że on był w iPhone'ie i nie działał 5G, no to po co mi 5G? Teraz zmieniłem tę taryfę wczoraj i muszę kilka dni poczekać, aż ona mi się zaktualizuje i będzie to u mnie dostępne. Natomiast generalnie widzę, że ludzie wrzucają informację, że 5G teraz spokojnie hula. Natomiast jakby 5G to jest ten jeden z tych problemów. Drugim problemem było to, że ogólnie po prostu sieć w plusie, nawet jak byliśmy na LTE i miałem obydwa telefony obok siebie, jeden na Androidzie, drugi na iOSie, były, to są te numery jakby z tej samej puli, w sensie brane razem, więc to są te same abonamenty, które są współdzielone. I odpalałem speed testy, czy próbowałem w ogóle coś załadować, to dużo szybciej wszystko się działo na Androidzie. W sensie widać, że no sztucznie albo nie sztucznie, bo biorąc pod uwagę, że się nie dogadali, było to ograniczone jednak mimo wszystko na iPhone'ie. Teraz działa to znacznie, znacznie lepiej, więc nawet jeżeli ktoś nie potrzebuje zmiany i nie planuje kupowania sobie abonamentu z 5G, to nawet na LTE powinien zauważyć różnicę. No ja tutaj wyciągałem na ogół gdzieś 20 do 50 megabitów u siebie u góry na strychu, jeżeli chodzi o iPhone'a. Nigdy więcej, chyba raz 56 maksymalnie. Teraz pierwszy test tam powyżej 120 czy 140. Rzeczywiście działa to znacznie sprawniej. Również na mieście zauważyłem, że po prostu te LTE znacznie lepiej działa. Więc to jest taka zmiana mocno na plus. Druga rzecz to MMS-y, one wcześniej działały, tylko za każdym razem było trzeba wpisywać dane te informacyjne, te APN-y wszystkie. Generalnie po każdej aktualizacji było trzeba to wpisywać, czy po większości, bo niekiedy zostawały. Teraz po prostu ta sekcja, przynajmniej na 13 Pro, chociaż nie we wszystkich telefonach z tego co widziałem pisaliście, zniknęła w ogóle, więc te MMS-y będą działać już teraz znacznie, znacznie lepiej. Rzeczywiście można je wysyłać już właściwie w dowolnej wielkości do innych użytkowników, którzy nie mają po prostu iOS-a. No i trzecia rzecz to oczywiście eSIM. eSIM był dostępny w plusie już, natomiast no teraz powinien działać bezproblemowo i mam nadzieję, że również niedługo pojawi się po prostu na zegarkach, żeby można było klonować sobie tą kartę. Natomiast na końcu chcę tylko powiedzieć, że bardzo cieszę się, że wreszcie to weszło w plusie. Natomiast zwracam uwagę, że żyliśmy po prostu jakby za taką kurtyną, gdzie jednak była no, dużo gorzej traktowana ta sieć. Jest to związane oczywiście z tym, że żeby być certyfikowanym operatorem Apple'a, być na tej liście i mieć te wszystkie dostępne funkcje, to trzeba po prostu płacić po prostu Apple za to. Po drugie trzeba chyba, z tego co pamiętam, mieć sprzedaż urządzeń Apple, więc teraz to też pewno niedługo się gdzieś tam powinno pojawić w plusie wreszcie. I trzecia rzecz jest taka, że trzeba chyba mieć reklamy też opłacone w telewizji. To są takie chyba te trzy najważniejsze punkty, chociaż pewno jest milion innych, o których nie wiem. Ale cieszę się, że jest, więc w najbliższych miesiącach no, powinien wystartować ten plus już tak zupełnie oficjalnie. Mam nadzieję przynajmniej, skoro to 5G zostało potwierdzone jako komunikat prasowy. No i myślę, że po prostu już nie będą te osoby dłużej poszkodowane. I to rzeczywiście jest bardzo fajne. Szkoda, że zajęło to niestety tak dużo czasu. Druga informacja też dotyczy Apple i tych kadów, które wyciekły odnośnie iPhone'a 14. Generalnie telefon nie będzie się różnił, więc 14 Pro pewno również nie.
z tą małą różnicą, że słyszeliśmy ostatnio, że jednak ma się zmienić polityka Apple, jeżeli chodzi o procesory. Znaczy, ja to całkowicie rozumiem, w sensie to nie jest coś takiego super odkrywczego, skoro mamy tańszy telefon i droższy telefon, do tej pory zawsze dostawały te same procesory. Teraz pod Mono 14 ma dostać A15, czyli ten, który jest w chwili obecnej w 13, a jeżeli mówimy o wersjach Pro 14, to mają dostać A16, który będzie no po prostu mocniejszy jak co roku. I różnica pewno będzie nieodczuwalna dla większości osób, natomiast jeżeli chodzi o cyferki, czy tam ewentualnie jakieś tam bardzo wymagające produkty, będzie gdzieś to widać. Natomiast zwracam uwagę, że to też bardzo często i tak nadal jest przerost form nad treścią. Obecne procesory są dużo do przodu względem konkurencji androidowej, może nie całej, ale większości, nawet tych topowych producentów. I nawet do takiego iPhone'a SE 2022, o którym robiłem film, uważam, że jest telefonem, którego warto omijać, też rzucają taki mocny procesor, gdzie niestety nie jesteśmy nawet w stanie tego wykorzystać, no bo na 60-hercowym ekranie no, nie jesteśmy w stanie odblokować potencjału, powiedzmy, w grach, żeby to wyglądało jakoś super płynnie, czy żeby te animacje były jakieś fantastyczne. Myślę, że jest to dość oczywiste. Natomiast no, zapowiada się, że będzie po prostu nuda, jeżeli chodzi o nowe iPhone'y i znowu, jak zawsze, co roku, tak, pewno kupię po to, żeby po prostu wam pokazać, żeby mieć go w miarę szybko na kanale. Natomiast jeżeli będą potwierdzać, powiedzmy, wszystkie przesłanki, że jakby za dużo rzeczy tam nie będzie nowych, no to będzie znowu taki zakup bardziej z musu niż z chęci tego, że faktycznie coś ten telefon ze sobą niesie. Nie zapominam również o Samsungu, który miał ostatnio problemy. Co prawda było to już jakiś miesiąc temu. Ja obecnie mam już, nie mogę powiedzieć, że już jestem bliski końca recenzji S22 Ultra, bo nie chcę jej wrzucać po, nie wiem, po 7 dniach, jak niektórzy, ale generalnie słyszeliśmy o tym, że ta aplikacja, która była odpowiedzialna za jakby optymalizację zużycia baterii względem mocy w przypadku flagowca od Samsunga, no, niektóre aplikacje traktowała też również tak dość mocno, w sensie, że ograniczała wydajność urządzenia właśnie w tych aplikacjach. To powodowało, że one działały gorzej, że na przykład, nie wiem, jakieś tam przetwarzanie jakiegoś filmu, które mogłoby się renderować szybciej, przetwarzało się wolniej i tak dalej, i tak dalej. I było to oczywiście związane z tym, że no po prostu, żeby oszczędzać baterię, nic innego. W sensie nie sądzę, żeby Samsung miał jakieś intencje, żeby po prostu spowalniać swoje urządzenie, tylko chodziło o to, żeby na przykład procesor nie wkręcał się na jakieś najwyższe obroty przy takich zadaniach, gdzie no może ta różnica nie była aż tak bardzo widoczna. No i tam reperkusje tego są dość poważne, bo akcjonariusze nie byli z tego powodu zadowoleni. I uważam, że my też nie powinniśmy, w sensie to jest głupia logika, żeby ograniczać sztucznie wydajność urządzenia na podstawie tego, jaka jest aplikacja. Rozumiem, że optymalizacja jest ważna i żeby telefon wytrzymywał jednak na tej baterii jakoś sensownie i o tym będziemy też mówić w recenzji. Na końcu dwie informacje. Pierwsza dotycząca Netflixa, biorąc pod uwagę, że w niektórych rynkach Netflix wprowadza tak zwane subkonta, czyli no, próbuję walczyć jakoś z tym procederem, który gdzieś tam w Q&A ktoś mi też ostatnio proponował. Czyli żeby do tych planów premium, gdzie rzeczywiście mam dostęp do kilku użytkowników i do tej najwyższej jakości z HDR-em i tak dalej, można po prostu podłączać sobie różne osoby, które mieszkają w różnych częściach kraju, czy nawet za granicą, jeżeli ktoś się tak dogada. Chodzi o to, żeby no, osoba, która płaci za premium, płaciła za premium, natomiast wszystkie subkonta, które są i tam będzie można te wszystkie swoje playlisty, czy powiedzmy to, jakie seriale, filmy oglądaliśmy, żeby ta cała historia przeszła razem z nami, żeby te subkonta dodatkowo kosztowały. Mniej niż standardowy ten pakiet, tak zupełnie na zero, ale jednak, żeby rzeczywiście te osoby płaciły. Ja generalnie uważam, że no, to jest metoda obrony, tak? W sensie, no, myślę, że Netflix był świadomy, bo przecież było pisane to wszędzie, w sensie propozycje tego, żeby podzielić kontem premium były rozdawane na prawo i lewo na wszystkich forach. I myślę, że to jest taka jawna walka po prostu z tym, żeby ograniczyć ten procedur, albo żeby chociażby część jednak tych kosztów przenieść na te osoby, które gdzieś tam te subkonta mają wydzielone. No, ja od wielu lat posiadam subskrypcję właściwie do wszystkich tych planów i staram się zawsze brać w jakichś tam promocjach, czyli no Netflixa miałem tak jak miałem, czyli ta cena rośnie za premium, bo u mnie rzeczywiście żona również korzysta, dzieci czasami oglądają bajki, więc jest to współdzielone u nas w ramach jakby jednego ogniska domowego.
Jeżeli chodzi o Amazon, to brałem tej promocji, co tam było za 40 zł z Amazon Prime'em z dostawą, więc to sobie wykupiłem. Jeżeli chodzi o HBO, to mam w pakiecie po prostu Kanal Plusa, więc tutaj nic dodatkowo nie płacę, a teraz oczywiście się to przekształciło w HBO Max. I ostatnia już zupełnie informacja, bo wiem, że część osób gdzieś tam pytała, czy ja faktycznie coś tam kupiłem, bo widzieli ten film, który nagraliśmy z Michałem Pisarskim na kanale Komputronik. Tak, zamówiłem sobie Studio Display, tak to się nazywa ten ekran, żeby sprawdzić, mam nadzieję, że on się spisze dużo lepiej, tym bardziej, czy ten, który testowałem ostatnio, wam pokazywałem Huawei, ja to muszę go, znaczy chcę go oddać, bo to testówka. Z drugiej strony jednak pytaliście, czy o Mac Studio, chciałeś komputer stacjonarny, dlaczego nie idziesz w Maca Studio? Powiem szczerze, no MacBook Pro, który tutaj leży, 14, no moim zdaniem jest tak wydajny przy tym M1 Maxie, że ja naprawdę dużo większej wydajności nie potrzebuję. Oczywiście, no gdyby się wszystko działo jeszcze dwa razy szybciej, to super, natomiast już na tym etapie działa to tak rewelacyjnie, że no jakby nawet odsprzedaż tego komputera i zakup Maca Studio no jest dla mnie zupełnie bez sensu, bo to jest strata pieniędzy, tak na dobrą sprawę. I oczywiście musiałbym brać wersję minimum z Ultra, no bo M1 na Maxa po co, skoro mam, więc na razie się na to nie zanosi. Tym bardziej, że uważam, że osoby, które rzeczywiście tak są mocno sfokusowane na stricte wydajność, raczej powinny poczekać z jednego prostego powodu. Rzadko się zdarza, żeby Apple na swoich konferencjach zapowiadało, że hej, mamy tu super produkt, ale za chwilę będziemy mieli jeszcze lepszy. I mniej więcej tak to wyglądało, jeżeli chodzi o Maca Pro. Więc tak na dobrą sprawę, ten Mac Studio w tym M1 Ultra będzie najwydajniejszy przez pół roku i za pół roku znowu się pojawi coś więcej. Możliwe, że ta moc jakby zwiększy się jeszcze dwukrotnie, biorąc pod uwagę, że te wszystkie chocki, klocki z klejeniem tych chipów są w chwili obecnej na porządku dziennym. Więc ja na razie się wstrzymałem i coś tak czuję, że zrobiłem dobrze, w sensie, że wybierałem 14 po to, żeby ona była taka przenośna, że ją faktycznie teraz na MWC też mogłem zabrać i było wszystko spoko, wygodna, nie była ciężka i wszystko się dało na niej zrobić. Z drugiej strony natomiast, jeżeli w ciągu roku, półtora wyjdzie jakiś super, super sprzęt, który rzeczywiście będzie jakby kosił tego M1 Maxa, jeżeli chodzi o wydajność, to wtedy będę się nad tym zastanawiał. Chociaż jak mówiłem wcześniej gdzieś tam też w Q&A, że taka praca mi rzeczywiście bardzo odpowiada, że w razie czego mogę sobie wszystko dokończyć, w razie czego na laptopie, gdzieś tam poza domem, czy nawet w domu, ale nie specjalnie w biurze. Dobra, dajcie znać, co myślicie. Zapraszam oczywiście do innych materiałów, które się jeszcze pojawią w tygodniu. Mam nadzieję, że pojawi się bardzo, bardzo fajny komputer, nie od Apple, który może w niedzielę zobaczymy. Nie wiem, jak mi pójdzie z nagrywaniem. Nie chcę tu jeszcze zapeszać, ale mam nadzieję, że spodobał mi się sprzęt, bo ja jestem oczarowany. Autentycznie, no myślę, że bardzo, bardzo fajny sprzęt. Drogi niestety, ale no ma ogromne możliwości. Chyba takie największe, powiedzmy, z takiego rynku w ogóle laptopowego. Tyle mogę zdradzić. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.